jaki portret kobiety wyłania się z pani antologii, która właśnie ma taki tytuł, portret kobiety. Kto to jest? To jest jedna kobieta? Jaka jest? Tak myślę, że mój zamysł był taki, aby pokazać właśnie jedną kobietę, to znaczy jedną kobietę, która ma wiele twarzy. Bo właściwie trudno jest powiedzieć, jaka jest kobieta, prawda? Każda z nas ma w sobie wiele sprzeczności, ma wiele myśli, jest rozproszona. Ja tak sobie to wyobrażałam, że pokażę wszystko, co ona czuje, czyli to, z czym się zmaga. I ta kobiecość, i seksualność, i role kobiece, z którymi musi się zmierzyć, które jej się czasami narzuca. To kobieta, która ciągle czegoś szuka, dąży do czegoś. Taki był mój zamysł, tak sobie pomyślałam, ale tak właściwie po roku, od momentu, kiedy powstał projekt, wyszły takie dwie kwestie. Pierwsza to rozmowy z autorkami, które przeprowadzałam niedawno i właściwie każda z nich mnie poprawiała. Ale dlaczego portret kobiety? Powinny być portrety, bo jest ich przecież tak dużo, trudno jest mówić o jednej kobiecie. Ale jak sobie tak patrzę na ten układ, właśnie z perspektywy czasu, to zastanawiam się, co mną tak naprawdę kierowało, dlaczego te kobiety, które pokazuję, wszystkie są nieszczęśliwe. To znaczy, może jest tam parę takich iskierek, takich momentów pozytywnych, ale jest w nich ciągle jakieś takie poczucie braku zaspokojenia. Myśli pani, że to dotyczy kobiet właśnie, czy to jest jakaś diagnoza dotycząca w ogóle współczesności? Czy to jest specyficzne, że to są kobiety? Czy to jest znaczące? Ja myślę, że to jest specyficzne, że to są kobiety, bo to kobiety mówią o swoich emocjach w taki, a nie inny sposób. To kobiety piszą o rzeczach, których nie są w stanie oddać mężczyźni. To powiedziała mi też jedna z autorek, o której wspominam, Laura Freixas, że są takie tematy, które nie pojawiały się w literaturze i to kobiety je do tej literatury wprowadziły, jak na przykład macierzyństwo czy seksualność, ale widziana właśnie z perspektywy kobiety. Ona twierdzi na przykład, że literatura rodzi się owszem z tradycji, ale też z doświadczenia. I jeżeli ktoś czegoś nie doświadczył, nie jest w stanie tego tak dobrze opisać. Wydaje mi się, że coś w tym jest, bo mężczyzna chyba nigdy nie poczuje tego, co poczuje kobieta, czy nie opisze tego, co czuje na przykład kobieta w ciąży, tak? Albo tego, co czuje córka w stosunku do ojca. Myślę, że nie wejdzie w to, chociaż może sobie to wyobrażać. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie ta umiejętność kobiet, ta wrażliwość, która sprawia, że to jest coś innego. I czym się różni ta seksualność kobiet i mężczyzn? Trudno mi powiedzieć, nie czuję się tutaj ekspertem w zakresie seksualności kobiet i mężczyzn. Wydaje mi się, że to postrzeganie płci, wzajemne postrzeganie płci jest nieco odmienne. I to, w jaki sposób kobiety piszą, jest chyba trochę inne niż to spojrzenie męskie. To znaczy, czy to jest odległe od stereotypów, czy raczej trochę je potwierdza? W antologii znajdują się opowiadania napisane przez kobiety. Czy w takim razie to jest proza kobiet? Czy to jest określenie pejoratywne? Amerykanie mówią chick lit, my mówimy proza kobieca, proza kobiet. Czym to się według pani różni? Czy to są skompromitowane określenia, czy może istotne? Chciałam pokazać, że nie szkodzi literaturze, że literatura kobieca, czy też pisana przez kobiety, bo tutaj też wiele osób podkreśla, że to powinna być pisana przez kobiety, tak? Czy literatura kobiet, bo to już ma w sobie kobiece jakby zabarwienie takie pejoratywne, czy element dyskryminacji, tak? Bo czy literatura ma płeć? No więc ja o to pytam też moje autorki, ale one twierdzą, że nie możemy w ten sposób dzielić literatury. Mnie się wydaje, że ja chciałam pokazać, że ta literatura jest pełnowartościowa, że jest ważna, jest niedostrzegana na polskim rynku, bo jeśli spojrzymy na to, co jest drukowane, co jest publikowane i tłumaczone, to przeważają mężczyźni, tu nie ma co ukrywać, tak? Z literatury latynoamerykańskiej, z literatury hiszpańskiej, owszem, pojawiają się pewne nazwiska, niemniej jednak to są zawsze te same, tak? Mhm. Jeżeli ktoś próbuje się przebić z jakimś nowym
to jakoś jest to tak bardziej stłumione. Dominują mężczyźni. I dlaczego, prawda? No, no jest, ten, jest taka, powiedzmy, maskulinizacja literatury tej kręgu hiszpańskojęzycznego. W swoim szkicu, który znajduje się w antologii, który jest trochę historycznym, trochę historyczno-literackim kontekstem, pisze Pani, z czego to wynika, że to jest związane z historią Hiszpanii konserwatywnej, patriarchalnej. Czy podejmowany przez Pani autorki temat patriarchatu jest dalej istotny i ważny w Hiszpanii? Czy to jest nadal naglące i aktualne? Jak najbardziej. To są opowiadania, które powstały z pewnego doświadczenia. Tak? Doświadczenia przeszłości. Są to autorki, starałam się, aby to były autorki, które łączą w sobie kilka pokoleń. Więc są takie, które urodziły się w latach 40., 50., 60., no i też takie, które urodziły się w latach 70. Czyli ich spojrzenie na przeszłość, spojrzenie na dyktaturę jest różne, tak? Z perspektywy dziecka, córki, matki, babci już teraz czasami, prawda? I te kobiety piszą o tym swoim doświadczeniu w bardzo różny sposób. Każda z nich próbuje coś przekazać, bo czuły się w pewnym momencie jakoś zamknięte, zniewolone. Wiedziały, że są tematy, są sfery, o których się nie mówi. Narzucało się sposób myślenia, sposób patrzenia na świat, sposób postrzegania również kobiecości, tak? To było jasne od początku, że narzucano kobietom, ty będziesz miała męża, dzieci, to jest twoje miejsce, tak? To był podstawowy jakby taki wzorzec kobiety. Natomiast te, które się gdzieś tam wybijały, no to od razu były klasyfikowane jako takie lekkoduchy. I potem przychodzi ta transformacja ustrojowa, której właściwie wszystkie z nich również w jakiś sposób doświadczyły. I to jest ta zmiana, tak? Coś się przewartościowuje, następuje przewartościowanie w literaturze. No i też w tym życiu codziennym no, zaczynają się gdzieś tam wybijać te kobiety i walczyć o swoje prawa, o swoje prawo do myśli, do samostanowienia, tak? Mm-hmm. I gdzieś to znajduje odzwierciedlenie. Chciałam to też pokazać, że Nie chciałam, żeby to była antologia historyczna, tak, czy pokazująca transformację ustrojową, ale też chciałam, żeby gdzieś te echa pokazać, że na tę kobietę współczesną, która żyje w Hiszpanii, wpływają czynniki zarówno te dotyczące przeszłości, jak i te dotyczące właśnie przemian politycznych, no i też takie trochę postmodernistyczne spojrzenie na rzeczywistość, nie ma co ukrywać. Czy literatura była formą emancypacji dla pisarek hiszpańskich? Na pewno tak, bo tam, gdzie się nie dało tego pokazać w życiu codziennym, pokazywały to w literaturze. Zaczynało od tego właśnie pisania coraz bardziej, coraz odważniej, coraz bardziej wyraziście o tym, co je boli, co je dotyka, jakie są właśnie te ich problemy, że to nie jest wszystko takie cukierkowe, jak się próbuje pokazać, tak? Więc myślę, że one próbowały i bardzo mocno w pewnym momencie ta emancypacja odzwierciedlała się na poziomie języka. Wiele z nich mówi, że już teraz nie ma takiej potrzeby na przykład, żeby mówić o, żeby wprowadzać tak dużo erotyzmu do literatury. Ale był taki moment, tu pojawia się na przykład książka Lulu Almudeny Grandes, która zaskoczyła środowisko literackie, zaskoczyła odbiorcę hiszpańskiego, bo była bardzo odważna pod względem właśnie tej cielesności, erotyki, mówienia o seksualności kobiety. Teraz mówią, że nie ma takiej potrzeby, niemniej jednak no są te momenty takie, które czasami szokują. Ile można powiedzieć na temat właśnie seksualności, jak ją opisać, co pokazać, no i co jest w stanie powiedzieć kobieta o tym, co widzi, czego doświadcza w kontakcie z mężczyzną, w tym kontakcie najbardziej intymnym.